Siema. Pokażę przepis na sałatkę słonecznikową. Będziemy potrzebowali szynkę, ananasa, kukurydzę, słonecznik oraz majonez. Dobra, zaczniemy od prażenia słonecznika. Od razu patelnię jakąś weźmiemy. Co my tu mamy? Taka powinna być ok. W tym momencie wypijemy. Nie no, żartowałem oczywiście. Trzeba go rozpakować. Można dać delikatnie oleju. Niedużo, bo olej do słonecznika prażonego jest bez sensu. Od razu możemy zapalić. Mi się nie chce czekać, aż olej się rozgrzeje, więc walić to. W sumie będzie za dużo, więc no trochę można podjeść. Nie no, będzie za dużo. Trochę odsypiemy. Uważajcie, by się nie oparzyć. No bo co zrobisz? No nic nie zrobisz. Ty przypala się łyżka a la pro. Trochę za duży gaz chyba. I mieszamy. Nie może być przypalone. Musi być takie złociste, nie czarne. To mój pies. Trochę można podnieść. Pycha, pycha. Dobra, słonecznik już prawie gotowy. Się prezentuje nawet w porządku. Zapomniałem o jednej rzeczy, posolić. Zrzuciłbym tak, ale to by nie było dobre. Jeszcze spróbuję po raz któryś. I teraz musi się ostudzić. Taka za mała. Kur, wziąłem tą samą, nieważne. Sypujemy. Patelnia niech się ostudzi. Słonecznik po... Słonecznik po... Nie, to tak nie miało być. Au! Dwoma widelcami. Pierdzielone. Cholerstwo. Plastik się przytopił. Widzicie? Nie róbcie tego w domu. Teraz wystawiam na zewnątrz. Teraz czas na pozostałości. Zaczniemy od kukurydzy. Ja wam pokażę, jak łatwo otwierać puszkę. Najlepiej nożem. Podważamy. Leciutko. Niedużo. Gotowe. Trzeba odlać wodę. Skoro mamy już kukurydzę, ona niech sobie tam kapie. Czas na... Ja zacznę może od szynki. Bierzemy deskę, jakiś przystępny nóż i do dzieła. A jeszcze nie nałożyłem szynki. Aha. Tu jest napis otwórz, czyli to tu otwieramy. Aha, nie, nie, tak się nie robi. To muszą być, powiedzmy, kosteczki. Mój pies poczuł. O, miśka, miśka. Moje ręce, co by nie było. O, miśka ma żarcie. O, spadło mi. A to ja zjem. Ha. Voila, czas na ananas. A, to jest dużo wody. Ja sobie do szklaneczki odleję. Pach. Widzieliście? Tak to się robi. Voila. Idealna sałatka. Ma być po prostu idealna, tak? Nie ma co ukrywać. Składniki. Słonecznik prażony, kukurydza, szyneczka i ananasy. Wszystko będziemy tu wrzucać.
I voilà. Sałatka słonecznikowa gotowa. Należy teraz wstawić ją do lodówki na godzinę. Perfekto. Niebo gębia.